Na jednej z ostatnich sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą nadania imienia Krzysztofa Pendereckiego dla skweru, który znajduje się obok szkoły muzycznej. Jest to jedna z form upamiętnienia pochodzącego z Dębicy światowej sławy kompozytora, który zmarł 29 marca tego roku. Kolejną ma być festiwal muzyczny upamiętniający mistrza. Taką inicjatywę wysunął wiceprzewodniczący Rady Mateusz Kutrzeba. Bardzo bym chciał, żeby taki festiwal był imienia naszego mistrza świętej pamięci Krzysztofa Pendereckiego. Uważam, że upamiętnienie takiej osoby nie powinno być tylko stacjonarne, ale również powinien być to taki żywy pomnik pamięci, przy okazji którego moglibyśmy promować najlepsze muzyczne talenty naszych młodych ludzi, którzy uczęszczają do naszej szkoły muzycznej. Oczywiście w tym roku tego nie jesteśmy w stanie zrealizować ze względu na sytuację epidemiologiczną, ale w przyszłym roku, jeżeli sytuacja będzie inna, uważam, że powinniśmy w miesiącach wakacyjnych zorganizować taki festiwal, może trzydniowy na początek. Festiwal miałby mieć charakter ogólnopolski, a w przyszłości europejski. Wiceprzewodniczący Mateusz Kutrzeba jest przekonany, że Dębica jest w stanie poradzić sobie z organizacją tak dużego przedsięwzięcia. Są osoby, które są w stanie w tym pomóc, które są specjalistami, które znały samego mistrza i jakby na co dzień przebywały w takich klimatach muzycznych. Podawałem na sesji przykład miasta Sanoka, który już od 10 lat organizuje duży festiwal jazzowy, który trwa ponad tydzień. Bilety sprzedają się na pół roku wcześniej i przyjeżdżają na ten festiwal muzycy jazzowi z całego świata. W jeden z festiwalowych dni dodatkowo zaprezentowałaby się uzdolniona muzycznie młodzież z powiatu dębickiego. Uważam, że ten festiwal powinien być połączony ze specjalnym stypendium pana burmistrza. Być może udałoby się nazwać to stypendium imieniem mistrza Krzysztofa Pendereckiego i to stypendium, oprócz tych stypendiów, które mamy dzisiaj, byłoby przeznaczone dla najbardziej zdolnej muzycznie młodzieży z terenu naszego miasta, która w jeden dzień festiwalu miałaby konkurs talentów dla siebie i dla swoich rówieśników. Organizacją takiego festiwalu miasto Dębica miałoby się zająć za rok. Na razie w czasie stanu epidemii nie można przeprowadzać imprez masowych.